Ona też by coś, żeby się sobie obchali. Podpisy zbierają. Pani Się przełamały. Odważyły. Proszę. Ale tylko dziewczyny wyszły, was nie było. Boją się. Dom Kawama albo Kawam House, znany też jako Naranjestan e Kawam, to tradycyjny i historyczny dom i ogród w Shirazie. Wybudowany został w latach 1879-1886. Mieszkała tu bogata rodzina kupców Kawam. Później był to Instytut Azji Uniwersytetu Pahlawiego. Obecnie dom i ogrody stanowią muzeum i są otwarte dla publiczności. Budynek stoi 2 metry nad dziedzińcem i jest wykonany z cegły. Ma skomplikowaną architekturę ozdobioną sztukami perskimi, takimi jak obrazy, sztukaterie, rzeźby w drewnie i kamieniu, kafelki i lustra. Po obu stronach iwanu znajdują się pokoje. W głównej części widzimy symbol lwa, zza niego wychodzi głowa i ma symbolizować słońce. Lew symbolizuje siłę ziemską, a słońce siłę niebios. Ogród Naranjestan to wspaniała próbka pięknych perskich ogrodów. Posiada liczne drzewa, kwiaty, strumienie, ścieżki, stawy i fontanny, a całość otoczona jest murem.